TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Dobre pytanie, no. Szczególnie, że to był tak ważny mecz dla nas, wiadomo z jakiego względu, bo tutaj no, wiadomo jak to wygląda między tymi klubami, na pewno też chcieliśmy się przełamać, bo jednak nie przypominam sobie, żeby tutaj kiedykolwiek w Rybniku była taka pasa bez w ogóle jakiegoś zdobycia punktu, tak? Nie wiem, trudno coś mądrego powiedzieć po takim meczu, bo piąta porażka z rzędu, no to wstyd tak naprawdę. Skutecznie jesteście dalej po prostu, bo prowadziliście grę, no i dwie, trzy akcje gości zakończyły się dwoma bramkami. Też mieliście te swoje akcje, gdyby coś wpadło, pewnie byłoby inaczej, zaczynając od tego rzutu karnego Janka. No ja bym jeszcze zaczął najpierw od mojej sytuacji, którą gdzieś tam na początku meczu miałem, bo myślę, że też gdzieś tam mogłem lepiej uderzyć, chociaż no nie wiem, zobaczę to sobie na wideo, ale na pewno no tak naprawdę tak było w każdym meczu, który przegraliśmy dotychczas, bo jak zawsze jak pierwsi traciliśmy bramkę, musieliśmy gonić, no i nie udawało nam się to, tak? Dzisiaj znowu mogliśmy napocząć przeciwnika i myślę, że ten mecz ułożyłby się inaczej. Tydzień temu w Zielonej Górze było to samo, no tak jak już gdzieś tam w mówiłem, mieliśmy 5 sytuacji do strzelenia bramki przez przeciwnika, no i jesteśmy nieskuteczni i dlatego przegrywamy. No jaki pomysł? Siła razy gwałt, czy grzecznie rozmawiać teraz z wami? Bo już nie wiem, jak zmotywować. Nie wiem. No. Trudno powiedzieć. No myślę, że tutaj też do każdego trzeba podejść inaczej. No my jako drużyna gdzieś musimy tak czy siak się trzymać razem w tym trudnym momencie, bo jak my się już razem nie będziemy trzymać, to tak naprawdę no, już będzie koniec, tak? Więc musimy gdzieś tam walczyć dalej. No, standardowo no, za tydzień znowu wyjdziemy na boisko i będziemy chcieli zdobyć punkty. No, już tak od 5 tygodni to jest i niestety. No.